Witam Was bardzo serdecznie na kanale yogahome.pl. Ja nazywam się Karola, to nasza internetowa szkoła jogi i dziś zapraszam Was na film z serii 15 minut na jogę. Zajmiemy się naszym oddechem. W praktyce jogi oddech stanowi wspaniałe narzędzie kontaktu naszej świadomości z ciałem. Poprzez oddech możemy wpływać na ciało, możemy generować specyficzne stany, możemy wyciszać ciało, rozluźniać, możemy je wzmacniać, dodawać mu energii. Dziś chciałabym, żebyśmy całą naszą sesję poświęcili właśnie oddechowi. Pamiętajcie, że nasze filmy mogą być tworzone dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli korzystacie z naszych filmów i sprawiają Wam one przyjemność, to wesprzyjcie. Wszystkie informacje, jak można to zrobić, znajdziecie w opisie tego filmu. Jeżeli do tej pory nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam i zacznijmy naszą dzisiejszą praktykę. Podstawową kwestią, kiedy zaczynamy zajmować się oddechem, jest to, żeby oddychało nam się wygodnie. Musimy zatem usiąść w taki sposób, który pozwoli nam wydłużyć kręgosłup, siedzieć w przyjemny, prosty, wyprostowany sposób. Do tego części z Was może przydać się coś pod pośladkami. Ja siedzę sobie na wygodnej poduszce, możecie z niej podobnej poduszki skorzystać. Możecie wybrać dowolny siad. Ja wybrałam siad skrzyżny, ale możecie usiąść na piętach, możecie nawet wybrać krzesło i usiąść wygodnie na krześle. Kiedy już znajdziecie się w wygodnej pozycji, pierwszą część naszej dzisiejszej praktyki chciałabym, żebyśmy poświęcili obserwacji oddechu bez ingerencji. Połóżmy dłonie na kolanach albo po środku, w zależności jaką pozycję wybraliście. Po prostu usiądźcie tak, żeby ręce Wam nie przeszkadzały, a jednocześnie, żeby barki były delikatnie odkręcone na zewnątrz. W tym celu wnętrza dłoni skierowane do góry bardzo pomagają. I spróbujmy przez moment zauważyć swój oddech takim, jaki on jest, nie wprowadzając żadnych zmian. Jak długo trwa wdech, jak długo trwa wydech. Dokąd wędruje powietrze? Jaką ma temperaturę? Jaki ruch wywołuje w ciele? Próba obserwacji bez ingerencji jest tak naprawdę bardzo wyzwaniowym zadaniem. Poświęćmy jeszcze chwilkę na taką właśnie obserwację od zewnątrz. Już sama obserwacja oddechu potrafi nas wyciszyć, zrelaksować, a przynajmniej daje nam informację,
w jakiej kondycji jesteśmy w danym momencie. Jeżeli nasz oddech jest bardziej brzuszny, spokojny, harmonijny, to najprawdopodobniej jesteśmy w dobrej, zrelaksowanej formie. Im oddech jest szybszy i wędruje wyżej w kierunku naszych obojczyków, czasem nawet do ramion, i jest szybszy, bardziej nierówny, to zazwyczaj oznacza, że jesteśmy spięci i zestresowani. Zajmijmy się teraz oddechem już kontrolowanym. Spróbujemy robić wspólnie wdechy i wydechy przez nos w kierunku naszego brzucha. Pozwolimy sobie, żeby brzuch wraz z wdechem rósł, a z wydechem malał. I zaczniemy od wdechów do czterech i wydechów do czterech, a następnie spróbujemy wydłużać wydechy. Taka technika powinna uspokajać nasze ciało i je wyciszać. Ważnym elementem jest to, żeby niczego nie robić na siłę. Jeżeli okaże się, że w tym momencie nie jesteście gotowi na to, żeby tak wydłużyć oddech, jak będziemy go wydłużać, to spokojnie wróćcie na chwilę do swojego własnego, intuicyjnego, przyjemnego oddechu i najwyżej zaczekajcie, bądź wróćcie do próby powtórzenia razem ze mną. Ok. Zróbmy teraz wdech i głęboki wydech, tak jakbyśmy się chcieli pozbyć całego powietrza z płuc. I kolejny wdech przez nos. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech pogłębiony. 2, 3, 4, 5. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech pogłębiony. 2, 3, 4, 5, 6. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech pogłębiony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech pogłębiony. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wdech. 1, 2, 3, 4. Wydech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wróćmy do naturalnego oddechu. Zauważmy, jak ciało zareagowało na tę technikę oddechową. I przejdźmy teraz do oddechu naprzemiennego. W tym oddechu, który ma
również za zadanie nas wyciszyć, dodać nam koncentracji, zbalansować takie nasze, raz, że połączyć dwie półkule mózgowe, a też zbalansować naszą taką energię yin i yang. Zacznijmy sobie od ćwiczenia, które pomoże nam zrozumieć, jak mamy wykorzystywać mudrę naszych dłoni do tego, żeby przymykać delikatnie raz jedną, raz drugą dziurkę w naszym nosie. Lewa ręka leży sobie tak jak poprzednio, tak jak nam wygodnie, a prawa ręka, palec wskazujący i palec środkowy, będzie wędrował sobie mniej więcej w przestrzeń między naszymi brwiami. Teraz pozostałe palce, palec serdeczny i mały, będzie zatykał lewą dziurkę w nosie, a kciuk prawą. Dobrze jest te dziurki zatykać nie bardzo nisko, tylko wyżej. Jest to troszeczkę wygodniejsze. Dobrym zwyczajem przed oddechem naprzemiennym jest wyczyszczenie nosa, bo jeżeli mamy katar, to po prostu będzie nam bardzo trudno wykonać to zadanie. Zatem zacznijmy sobie od tego, że położymy palec wskazujący i środkowy między brwiami, a następnie kciukiem zatkamy prawą dziurkę w nosie i zrobimy 3 spokojne oddechy lewą dziurką. Zatem wdech i wydech. Łagodny wdech, cały czas lewą. I pogłębiony wydech. Jeszcze jeden lewą, wdech. I wydech. Odsuńmy kciuka, tym samym otwórzmy prawą dziurkę. Palcem wskazującym, serdecznym i małym zatkajmy lewą. I to samo przez prawą dziurkę. Wdech. I głęboki wydech. Wdech. Pogłębiony, może troszeczkę dłuższy wydech. Wdech. I wydech. Przez chwilkę rozluźnijmy, zróbmy wdech dwiema dziurkami i tak samo nosem dwiema dziurkami wydech i przejdźmy do wspomnianego oddechu naprzemiennego. Teraz będziemy naprzemiennie zatykać raz prawą, raz lewą dziurkę. Połóżmy palec wskazujący i środkowy między brwiami, mając nadal odetkane obie dziurki. Zróbmy tu głęboki wdech, spokojny wydech, kciukiem zatkajmy prawą i zróbmy lewą dziurką wdech. Teraz zatrzymajmy powietrze, zmieńmy ustawienie dłoni, zatkajmy lewą dziurkę, odetkajmy prawą i wydech prawą. Nic nie zmieniając, prawa wdech, zatrzymajmy, zmieńmy ustawienie dłoni, lewa wydech. Lewa wdech, zamiana, prawa wydech. Prawa wdech, zamiana, lewa wydech. Lewa wdech,
Zamiana. Prawa wydech. Prawa wdech. Zamiana. Lewa wydech. Lewa wdech. Zamiana. Prawa wydech. Prawa wdech. Zamiana. Lewa wydech. Lewa wdech. Zamiana. Prawa wydech. Prawa wdech. Zamiana. Lewa wydech. Odłóżmy dłoń. Zróbmy wdech, dwie dziurki. Zróbmy wydech. Ponownie obserwując oddech i puszczając już kontrolę, zauważmy, jak ćwiczenia wpłynęły na nas. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą chwilę koncentracji na jakże potężnym narzędziu, jakim jest nasz oddech. Jestem ciekawa, jak przypadła Wam do gustu ta praktyka. Dajcie znać w komentarzu. Pamiętajcie o wsparciu, bo jest ono dla nas kluczowe do tego, żebyśmy mogli tworzyć kolejne praktyki dla Was. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to serdecznie Was do tego zachęcam i do zobaczenia na kolejnych sesjach jogi.